Czuj. Czuj. Mamy koronę w pakietce gromady. Ale od koronawirusa uciekamy. Zakładamy maseczki i ręce myjemy. I do pożytecznych prac wrócimy. W kręgu rady zasiadamy. Nie mamy litości, jeśli chodzi o ilość sprawności. Dzielnie je razem i osobno zdobywamy. Z radością czasem chwami przeszywamy. Dziękujemy rodzicom za opiekę nad nami. Zwłaszcza teraz, gdy jesteśmy razem, długimi godzinami. Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać się nas chce, bo poznałem język wsi, gdy mieszkałem w pewnej wsi. A więc wołam do mnie psie i już pies odzywa się. Wołam po psa sam i już mam przy sobie psa. A gdy powiem cicho leż, leżę ja i pies mój też. Kiedy dłoń wyciągam, to życzy mi, że moją dłoń i zapewnię szczerze kłyk, choć nie bywa nigdy zły. Myślałem, łzą się, bo to są zwyczaje psie. Usłyszałem wierszyk ten, pies mógłby zapać sen. Znał wyprężył grzbiet, żeby z nim na spacer szedł. Szliśmy razem, ja i on. Pies przestraszył stado wron. On ujadał, a ja nie. Pies i tak rozumie mnie. Pies rozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem.